Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegów w miejscowości Krzywanice, a widzimy tutaj na pierwszym planie po lewej stronie kolegę Andrzeja Lizaka, a po lewej kolegę Karola Kubickiego, doskonale nam znanego z wcześniejszych filmów. Notabene kolega Andrzej również był kiedyś na filmie. Spotkaliśmy go właśnie u kolegi Karola, kiedy kręciliśmy tam jeden z fotoreportaży. A dzisiaj, kiedy mamy już grudzień, dokładnie 13 piątek, dla jednych pechowy, dla jednych szczęśliwy dzień, ale porozmawiamy sobie tutaj o oddziale Bełchatów, w którym koledzy właśnie lotują. Może zaczniemy od kolegi Karola, który nam tutaj troszeczkę przypomni o oddziale Bełchatów, ilu tu jest hodowców, jak lotują i o sukcesach, które tutaj w tym roku koledzy z oddziału, między innymi on i kolega Andrzej, odnieśli. Proszę bardzo. Witam serdecznie, tak jak Krzysiu, poprawię go tylko, że nie obaj siedzimy po lewej stronie, tylko jeden po prawej, a drugi po lewej. Przepraszam. Tak bywa. Tak. Nie szkodzi. Jeszcze raz, mamy 13 grudzień, piątek. Akurat no, Krzysiek przyjechał do mnie, takżeśmy się zmówili z Andrzejem. Jesteśmy przeciwnikami w rywalizacji sportowej, ale bardzo dobrymi przyjacielami we współżyciu indywidualnym. Dlatego... A co na to żony to współżycie? Jeżeli rodziny, indywidualne, nie mylić z cielesnym. I wracając do tematu, po prostu dlatego widzimy Andrzeja nieraz u mnie, mnie dzisiaj u Andrzeja, gdyż Andrzej jest w pracy, po prostu mamy warunki takie troszeczkę polowe, ale no, wszyscy hodowcy gołębi powinni wiedzieć, że warunki polowe są równie warunkami znośnymi, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Odnosząc się do tego, co Krzysiek chciał, troszeczkę o oddziale, więc tak. Ja tylko powiem, o co chodzi, bo gościliśmy tutaj wielokrotnie już u hodowców, u ciebie, u kolegi Grzegorza Retkiewicza byliśmy z Arturem Pawelcem. Notabene pozdrawiamy tak, pamiętam, wszystkich hodowców, tak? Oczywiście. Byliśmy u kolegi Kromera, u innych hodowców. I właśnie ten oddział, że tak powiem, jest taki dość szczególny, bo dużo o nim się mówi. I dlatego chcemy też właśnie hodowcom tutaj przedstawić jak najwięcej tutaj członków tego oddziału. Nie wiem, czy to uważać za superlatywy, czy za negatyw, to, że się mówi dużo o naszym oddziale. No ale rzeczywiście w naszym oddziale teraz troszeczkę różnych rzeczy się dzieje. Od 2012 roku, czyli od sezonu 2012, odkąd my jako sekcja Krzywanice doszliśmy do tego oddziału, który no, przyjął nas w 2012 roku, gdyż taki był warunek, że przyjmie nas po prostu nie to, że z chęciami, ale przyjmie nas bez większych przeciwności i jakby to móc rzec po prostu za aprobatą zarządu oddziału. Doprowadziło to po prostu do tego, że zaczęły się troszeczkę takie rozmowy, gdyż od 2012 roku nie wiem, czym to było spowodowane, tym, że no może trochę pogody inne były, może no po prostu jest mi trudno nawet wypowiedzieć się w tej chwili. Zaczęliśmy po prostu od 2012 roku jako sekcja Krzywanice wygrywać, tak. Przez to zaczęliśmy być, nie wiem, czy nielubiani, może to za mocno powiedziane, ale zaczęto o nas więcej mówić. O, może w taki sposób, nie? I dzięki temu o sekcji Krzywanice jest dużo. W oddziale w Bełchatowie zaczęło się dużo dziać, gdyż część hodowców, którzy po prostu uznali swoje hodowanie gołębi na tym terenie za hodowlę, nie wiem, czy niechcianą, czy hodowlę, która nie przynosi po prostu satysfakcji, jeżeli chodzi o odczucie takie osobiste, zaczęło odchodzić do innych oddziałów, między innymi do oddziału Zelów. Jest kilku hodowców. Od 2013 roku, to znaczy z końcem 2013 roku, odeszła od nas całkowicie jedna sekcja, która też przyszła nie tak dawno do oddziału Bełchatów. Jest to sekcja Wola Krzysztoporska, która no nie tylko odeszła od oddziału dlatego, że tam coś im nie wychodziło w lotach, ale są tam po prostu rzeczy takie organizacyjne, gdyż oni byli w budynku, który nie był własnością ich sekcji od w 2013 roku, tak jakby zabrakło im lokalu na dalsze wkładanie gołębi i chłopaki po prostu byli ze strony organizacyjnej zmuszeni do tego, żeby odejść.
innych spraw po prostu się tutaj nie wspomina i wydaje mi się, że jest to rzeczywiście najważniejsza sprawa na dzień dzisiejszy, bo wszyscy wiemy, że jeżeli chodzi o hodowlę gołębi, są to duże koszty, a jeszcze jakby przyszło dojeżdżać z gołębiami po kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów do sekcji, tak jak my to żeśmy kiedyś mieli do oddziału Radomsko dojeżdżaliśmy, no rosną koszty niewspółmiernie, a dzisiaj każdy z nas potrafi liczyć złotówki, niestety. Jeżeli chodzi jeszcze o nasz oddział, już nie wspominając tego, co było, w tej chwili na dzień dzisiejszy, powiedzmy z relacji naszego skarbnika, naszego prezesa, którym jest Paweł Gajda, a skarbnikiem jest taki Mundek po prostu, no nie będę mówił nazwiska, bo zapomniałem. Kuliberda. Kuliberda, o, przepraszam. Przepraszam Cię Mundek, ale no wyleciało mi z głowy, jeżeli będziesz oglądał. Może przebaczy. No, wiemy, że na rok 2014 będzie nas około 90 hodowców, których będą zrzeszały dwie sekcje. Będzie to sekcja Bełchatów, która jest za jednym razem i oddziałem, i będzie to sekcja Krzywanice, gdzie siły będą mniej więcej, w Krzywanicach będzie około 40-42 hodowców, w sekcji Bełchatów około 46-50. Dokładnych danych nie mamy, bo to się tam troszeczkę jeszcze w tej chwili zmienia. Hodowców takich rzeczywiście, którzy w Bełchatowie bardzo dobrze lotowali kiedyś i lotują do dziś, jest kilkunastu nawet, no bo wiadomo, jak w każdym oddziale jest czołówka i jest reszta hodowców, którzy powiedzmy, że nie są tyłami, ale którzy bardzo dobrze też lutują, aczkolwiek mają po prostu stada tak wyrównane, że jest im trudno, żeby jakiś gołąb robił taki specyficzny wynik, jak w niektórych hodowcach, nie? Też jeszcze przepraszam, że przerwę, ale tutaj też, żeby oddać sprawiedliwość, jest tak, że często, że mając wyrównane stada, bardzo dobre gołębie, często jest tak, że hodowcy też nie mogą mieć tyle czasu dla gołębi. Dokładnie tak. A to jest przede wszystkim wyznacznikiem tego, co nawet kolega Zbyszek Oleksiak mówił, że jak on się zajmuje, ile godzin, kolega Waldek Piszczała na filmie, jest. Kiedy rozmawialiśmy z nim, mówił, że przy tej ilości stada, przy tych gołębiach, które on ma, przy tej ilości, on jest w stanie poświęcić gołębiom przykładowo 6 godzin. I to jest, i w tym momencie był w stanie zrobić wynik, który miał. Natomiast jeżeli tego czasu się nie ma, to hodowcy, ci, którzy się nie zdecydują na ograniczenie stada albo na przykład na zwiększenie tej ilości czasu, no niestety muszą się liczyć, że no przy tak wyrównanej stawce, przy takim dobrym poziomie konkurencji, no niestety nie są w stanie tych czołowych konkursów zdobywać. Dokładnie tak. I bo to niestety nie wynika właśnie wcale z tego, że oni są gorszymi hodowcami. Nie. Nigdy takich rzeczy nie powiedziałem. Ba, nawet nie, można powiedzieć, że nie pomyślałem takich rzeczy, gdyż my przechodząc tutaj jako sekcja do oddziału Bełchatów liczyliśmy się z bardzo silną konkurencją. Aczkolwiek, no mówię, te ostatnie dwa lata tak nam się jakoś ślizgnęły. Ślizgnęło się, no jest to tylko i wyłącznie hodowla gołębi, po prostu może więcej czasu, może troszeczkę warunki pogodowe, może troszeczkę szczęścia. Wszystkiego niestety w hodowli jest potrzeba. Ale wracając teraz do hodowców, to do takich hodowców liczących się, o których, tak jak tutaj Krzysiu wspomniałeś, robiłeś już swoje wywiady, fotoreportaże. Jest tak, Grzech... Pawelcem byliśmy właśnie u kolegi, tak, u kolegi Grześka, Grzegorza Redkiewicza, u kolegi Grześka Redkiewicza, bardzo liczący się hodowca, który no w tej chwili jest już emerytem z kopalni. Mogę mu to powiedzieć, to ma więcej czasu po prostu. Tak ma więcej czasu, aczkolwiek mówię, to jest hodowca, który jest calusieńki czas, można powiedzieć, na szczycie, i to, że w tej chwili na przykład stało się coś takiego, że przegrał tam w jednej czy w dwóch kategoriach ze mną, czyli z Karolem i Kamilem, czy z Andrzejem, to nie znaczy, że on tam coś ma nie tak. Po prostu no może akurat przyszedł czas, że ma troszeczkę mniej szczęścia, ale to jest tylko jak koło fortuny. Koło się kołem toczy i to są naturalne rzeczy. Bardzo dobrym hodowcą, bardzo liczącym się, który calusieńki czas inwestuje w gołębie i trzeba się liczyć z tym hodowcą, jest Kaziu Wysocki, brat jego, Stasiu Wysocki. Są koledzy hodowcy Kromer Kazimierz z synem. Są to bardzo mocni hodowcy, którzy, no wiadomo, ja u nich nigdy nie byłem i nie mogę powiedzieć o ich hodowli, ale są to hodowcy, którzy w tym roku nam i nie tylko nam, nie tylko, bo całemu oddziałowi i okręgowi napsuli, można powiedzieć przysłowiowo, wiele krwi i pozabierali wiele czołowych konkursów. Do takich hodowców jeszcze mogę wymienić Grzesia Łakomego, jest Marek Ziółkowski, który jest bardzo młodym hodowcą, ale jest bardzo dobrym hodowcą.
no nie wspomnę o Andrzeju Lizaku, o Arku Śmieszkowiczu, ale to już jest po prostu sekcja Krzywanice, którzy żeśmy przyszli po prostu z Radomska. Co tu więcej? Mam nadzieję, że po prostu u nas w oddziale fajnie się wszystko poukłada. Rok 2014 będzie rokiem bardzo dobrym, aczkolwiek przepisy w GMP nam się pozmieniały. I w tym układzie ja ze swojej strony, no cóż tam, życzyłbym wszystkim hodowcom bardzo udanego roku, wesołych świąt. Może coś Andrzej jeszcze dopowie, bo po prostu sam się rozpętałem. Kolega Andrzej, jak się nazywa, tutaj tak na razie cicho siedzi, ale może troszeczkę powie nam też o swojej hodowli, o tym sukcesach swoim z tego roku chociażby. No witam wszystkich. No sukcesy, sukcesy wzięły się skąd? Sukcesy się wzięły prawdopodobnie z tego, co Karol mówi. Wychodziło się te sukcesy. To sukcesy są krokami w górę i w dół, wychodzone u mnie tak samo. Tak jak mówię, ile godzin poświęci. No u mnie poświęcam stadu przeważnie tak, 5 godzin dziennie muszę poświęcić. I tym, a ile masz w stadzie godzin? No stado podstawowe to 80 sztuk. No to, rozpód? Nie, nie, lotowy. Rozpód to tam jest kilkanaście sztuk, to tam rozpód to tam się sam swoimi prawami rządzi, ale przy gołębiach lotowych trzeba było to wychodzić. Prawdopodobnie te wyniki, które się wzięły, to jest z tego, że wychodziło się to, bo jeżeli opuści się stado, no to po prostu tak jak w każdym sporcie, no trener troszeczkę musi tam swoje parę... Dopomóc zawodnika dobrego po prostu. No i jest, no. I szczęście. Ale jeszcze powiedzmy, Andrzej, bo nie powiedziałeś o tych sukcesach, jakie masz tutaj. No sukcesy. Karol to chwalił wszystkich hodowców, ale powiedz, jakie ty miałeś sukcesy. Sukcesy takie, no jak sukcesy. Może troszkę szczęścia, może troszkę wiatru, różnie można to powiedzieć. No sukcesy w tym... W 50 jest drugi wicemistrz, z całego gołębnika pierwsze miejsce, znaczy mistrz. No i bardzo mnie cieszy sukces w GMP. GMP w oddziale Bełchatów wylatały pierwsze miejsce. I jak, z jakim wynikiem? Z wynikiem... Z paru punktów, niecałe 300. Chyba 3 czy 4 punkty brakowało do 1400 punktów. Co, 1300 coś tam. Co na ten rok jest wynikiem bardzo dobrym, bo mieliśmy loty, naprawdę początek maja katastrofalne loty. No i to w oddziale Bełchatów trzecie, no i w okręgu wylatały czwarte miejsce w okręgu, bo to już na moje, po prostu no, mi się wydaje, że dobrze. No na ten rok nie był aż taki ciężki, nie był aż taki... No ale były naprawdę, że niektóre loty, pierwsze loty to położyły praktycznie. Trzy pierwsze loty to niektórych hodowców położyły na łopatki, bo no tak, ale jeszcze w kategorii... No. W B jesteś wysoko, w kategorii C jesteś wysoko, no, w maratonie drugi. W kategorii C Gołąbek wylatał koeficjent z 2 lat 40 koeficjent, załapał się w pierwszy... Reprezentuje, przepraszam, bo wiem już, to reprezentuje wasz okręg na wystawie ogólnopolskiej. Tak, z pierwszego miejsca idzie. W okręgu z pierwszego miejsca. Na... W kategorii C, tak. Jest to Szelec, które zresztą... No, są tam młode w późniejszym czasie, powiemy po prostu o tych młodych. O tych gołębiach? Tak. A tutaj jeszcze tak powiem, bo gołębiami tutaj, jeżeli rozmawialiśmy, tutaj Karol opowiadał o swoich, jego znamy, a powiedz nam troszeczkę więcej może o swojej hodowli. Jak długo lotujesz tutaj? I no, czy zawsze lotowałeś tutaj w oddziale Bełchatów, czy wcześniej w Radomsku? Tak. Lotuję długo, już około 30 lat. Lotowaliśmy razem z Kalorem w oddziale Radomsku, a teraz od 2 lat latamy w Bełchatowie. Bełchatowie. No i w Bełchatowie jakoś tak się po prostu poukładało. W Bełchatowie są lepsze wyniki. Te same gołębie, nic się wielkiego nie zmieniło, tylko po prostu może więcej szczęścia, no bo to prawdopodobnie troszeczkę trzeba tego szczęścia, to tak znaczy, samo w naszym sporcie. Andrzej, jeżeli można wejść w słowo, bo tutaj może niektórzy hodowcy mogą od razu powiedzieć, że gołębie były słabsze w Bełchatowie. To nie jest nie, słabsze. Nie, bo jak powiedziałeś na przykład, że tak się ułożyło, że akurat tu się wygrywa. To nie tędy droga. Po prostu samo położenie gołębnika względem centrum oddziału. Tu robi bardzo dużo i do tego po prostu dochodzi troszeczkę szczęścia i wychodzenia. No niestety, kiedyś, kiedy byłeś w normalnej pracy, nie pracowałeś tylko na nocki, bo to trzeba podkreślić, chodziłeś koło gołębi 2 godziny. Tak, czy półtorej. Dzisiaj chodzisz 5. Jest to czas wychodzony, wydeptany. Ja się śmieję, że nie potrzebujemy tych... kosiarek do trawy, bo my wydeptujemy trawę. Gołębie nasze, te na przykład moje gołębie do lotów teraz od tych kilku lat są przygotowane. Kiedyś nie były. Przychodziło się z pracy, łapało się gołębie i leciało się na punkt wkładań. A dokładnie. Teraz zanim się je włoży, to się na nie trzeba, po prostu się obserwuje je już od... To ile czasu poświęcasz dziennie? Tak powiedziałeś, 5-6 godzin? Codziennie. A powiedzmy jeszcze kolegom, bo tutaj rozmawialiśmy wcześniej, a okazuje się, że mamy podobne hobby, to znaczy związane z hodowlą, bo kolega właśnie też, bo to co jest ważne, że hodowcy gołębi często właśnie tę wiedzę, którą mają nie tyle o gołębiach, ale to
jeszcze zajmujecie się hodowlą świń, prawda? No tak. No trzody, prawda? Przepraszam bardzo. Tak, przepraszam, tak potocznym językiem. Ale to już nie ma się co śmiać, bo nie, to jest, nie, jak się nazywa, bardzo ważna rzecz, bo hodowla czy zwierząt rzeźnych, powiedzmy właśnie tej trzody chlewnej, czy takich gołębi, to się dużo rzeczy się łączy, bo wiemy, jak to co mieliśmy na filmach u kolegi Andrzeja Głazika, u doktora Bergera, u firmy Reinfeld, to bardzo duże znaczenie przywiązywać należy do tego, że o wiedzy, którą hodowcy posiadają, właśnie o tym, co to są substancje energetyczne, co to są elektrolity, jak należy przygotować gołębia na lot, daleki dystans na to się wiąże właśnie z tą dużą wiedzą taką, powiedzmy, z biologii wynikającą. No na pewno, no ja na przykład... A to ci ułatwia to? No ułatwia, jestem rolnikiem już od iluś tam lat i hoduję tak samo od podstaw, to podejrzewam, że to się przekłada tak samo i na to. No, jeżeli... Podstawy są wszędzie takie same, no. Niestety podstawy są takie same, czy to jest w trzodzie chlewnej, czy to jest u kur, czy u gołębi, czy gdziekolwiek. Węglowodan jest węglowodanem, tłuszcz jest tłuszczem i cukier jest cukrem. I tak samo organizm żywy po prostu korzysta dokładnie z tych substancji, tak. I wiedza, którą my zdobywamy wszyscy poprzez to właśnie, że nawet rozmawiamy między sobą, nie musimy żadnego wykształcenia akademickiego, czy zyskanego na jakichkolwiek uczelniach, ale wiedzę, którą zdobywamy w takich nawet rozmowach, co teraz nawet prowadzimy, to ona później procentuje tymi wynikami. Dokładnie. Właśnie... Mądrość hodowcy po prostu świadczy, że umie przenieść swoje wiadomości, swoją wiedzę nabytą, nawet tak jak w wypadku Andrzeja z hodowli trzody chlewnej, na hodowlę gołębi. Gdyż mówię, podstawy są ciągle takie same i na tym samym rzecz odbywa się. Na tym samym... Te same pasze, czyli ziarno, bo niestety trzoda chlewna też i używa się kukurydzy, i używa się innych ziaren. I tak samo i w gołębiach. Trzeba tylko po prostu umieć to wykorzystać i przenieść na inną dziedzinę bardzo podobnej hodowli. Dlatego właśnie to, co rozmawialiśmy kiedyś z kolegą Andrzejem Głazikiem, właśnie, że te poradnik hodowcy, które taką serię tych fotoreportaży z nim nakręciliśmy. Bardzo mądra rzecz. To hodowcy dużo skorzystali, mieliśmy bardzo dużo sygnałów o tym, że zwłaszcza młodzi hodowcy, którzy dopiero zaczynali przygodę z tym sportem, cenili sobie te porady, gdyż oni się dowiadywali o tym, że właśnie jak są te substancje, znaczy nie tylko jak są, tylko po prostu w jaki sposób oddziaływują na organizm żywy i jak można je wykorzystać właśnie w lotowaniu. Wtedy to, co z kolegą Andrzejem Głazikiem staraliśmy się odlec na ostatnią chwilę, jako ten zrobienie tego grafiku, jak podawać poszczególne substancje, preparaty, na ostatnią chwilę, ażeby to nastąpiło wtedy dopiero, kiedy my będziemy znali, jakie to są substancje, jak one oddziaływują i co dzięki temu uzyskamy. Kiedy je podać przede wszystkim, żeby z nich osiągnąć jak największe korzyści. Teraz jest zima, to będziemy mieli na pewno dużo, dużo czasu na to, żeby o tym jeszcze porozmawiać. Kolegów tutaj odwiedzimy na pewno wielokrotnie jeszcze. Dzisiaj tylko możemy jeszcze ich zapytać, czy coś jeszcze, koledzy, macie ciekawego do przekazania naszym innym kolegom, słuchaczom, widzom z Polski? To znaczy, ja bym tak Andrzejowi powiedział, bo nie powiedział o najważniejszej chyba rzeczy, bo mówiliśmy o współzawodnictwie na poziomie oddziału, ale Andrzej, w tym roku zostałeś mistrzem gołębi młodych ze startu wspólnego. Może coś powiedz o tym, bo miałeś pierwszą drużynę tam i... A co to znaczy ze startu wspólnego? Czyli to był lot okręgowy gołębi młodych. Aha. Czyli no bo tak to się lata to samymi oddziałami, tak. Rozumiem, że godzina startu była ta sama. Tak. Tak, tak. No były po prostu, taki był zorganizowany loty po lotach gołębi młodych, lot piąty, lot okręgowy z miejscowości Słubice. No to troszeczkę ponad 300 kilometrów. No, 300 coś, no i to... Tam po prostu brało, nie kto chciał, nie tam, że wszyscy, tylko iluś tam 100 czy 150 hodowców brało udział w tym locie. No, ze wszystkich okręgów, no i ze wszystkich w tym oddziałów, locie te gołąbki właśnie akurat tak się trafiło, bo to były wybierane gołębie z 15 sztuk, to była drużyna 15 sztuk. Z tych 15, 7 robiło punkty dla drużyny. No i tak się stało, że u mnie akurat w tej... Ta drużyna przyleciała pierwsza. Po prostu tak nie wiem, pierwsze. No, po prostu. No. Po prostu tak żeśmy razem wybierali, bo tutaj no, mogę tak się troszeczkę pochwalić, że byłem u Andrzeja z racji tego, że podkreślę jeszcze raz, że się bardzo dobrze przyjaźnimy. No, i po prostu usiedliśmy razem, wybieraliśmy razem tą drużynę i no, udało się po prostu tą drużynę takiej gołębi wybrać, że
spośród takich hodowców jak z Piotrkowa, Jagodna, z Wełchatowa, z Radomska, z Tomaszowa, z Opoczna. Po prostu no, tutaj u Andrzeja siadła ta drużyna. Pomimo tego, że lot był trudny, bo lot był ponad 300 km, gdzie gołębie teoretycznie u nas nie powinny się usiąść. A nie były to pierwsze gołębie, ale był szósty, ale siódmy, pięć dalej. Miałeś chyba, tak? Nie? Pięć gołębi było w dziesiątce. Chciałem, Andrzej, powiedz może, jakie to gołębie były, bo zawsze się wypada zapytać też, żeby hodowcy też wiedzieli, z jakich gołębi ty masz przygotowo swoje no, te z tej drużyny, w tej akurat drużynie były wybrane, były dwa Van Luny i były dwa Szelensy, no i takie dobierane z takich gołębi jeszcze starszych, ale podstawa to Szelens i Van Lun w tej drużynie. A te Szelens, Van Lun to masz z jakich, że tak powiem, gołębi uzyskane? Skąd te gołębie pochodzą? To są gołębie... No jeżeli chcesz powiedzieć, bo niekiedy hodowcy nie mają tak, problemu, że nie chcą mówić, ale nie, myślę, że to się pochwali. To są gołębie nabyte od Romana Jagusia z Radomska. On po prostu, od niego żem nabył. Tu do drobnej korekty dodam, Roman Jaguś to jest, że tak powiem, zdrajca troszeczkę Radomska, bo on przestał lotować w oddziale Radomsko, a w swoim czasie lotuje w oddziale Włoszczowa chyba. A ja nie wiem, no, czy on nie lotuje, bo on jest prezesem Radomsku cały czas. Jeden czy dwa lata tylko był w Włoszczowej, a teraz z tego co wiem, 2013 rok był, jest prezesem oddziału Radomska. To musimy do Romana podjąć. Ja przepraszam, no. Romana, jeżeli tak użyłem tego, ale... Nie, my... Ale on, Roman, mi się zdaje, że jednak we Włoszczowie. Lotował, ale mówię, w tej chwili na pewno był zapisany drużyną jakąś tam, nie wiem, czy na gołębie dorosłe, ale na pewno na gołębie młode. Czy osiągnął jakiś wynik, nie wiem, ale na pewno jest prezesem. No, nie wierzę w to, żeby był prezesem, a nie lotował gołębi w Radomsku. Czyli te gołębie, które ty miałeś w tej swojej drużynie, to pochodziły... Tak, część gołębi było od niego, tak. Z Van Lunów, które miał, tak? Van Luny były od niego. Silver Shadow, bo akurat szpaki nawet te gołębie. Tak, one są szpaki. No i część jest gołębi Szelensów od niego, ale część było kupione tak samo. Sprowadziłem gołębie, miałem sprowadzone wtedy chyba z Jawora. Nie pamiętam tak nazwiska, bo to już były gołębie w 2000... W Jaworze, to ja powiem od siebie, to... W 2006 roku chyba, nie? Przepraszam, Damiana Szewca. Od Szewca Damiana? Nie. Nie, inny. Nie pamiętam, taki młody hodowca, na wystawie od niego właśnie do tych Szelensów dokoptowałem, bo specjalnie, żebym pojechał po te Szewce jest właśnie młody. Tak? I tam, no, możliwe, te, się tam tak był. Damian Szewc. Tam był też Szelens z Jansen w tych tak, gołębiach. Tak, i właśnie tego gołębie... 207. No, 207 chyba. To jest Damian Szewc. I tego. No, zobaczymy, to sprawdzimy. Ja mam rodowód, tylko akurat tego nie mam. I tego. I te gołębie były połączone w pary między sobą, no i uzyskało się dosyć dobre lotniki, także te gołębie latają. Niedużo ich nie ginie, na 80 gołębi młodych, zostało mi po lotach gołębi 65 młodych, także statko takie dosyć no i to znane. Są gołębie takie już wyselekcjonowane, bo przecież to tam są praktycznie Szelens, Van Lun, no, i tam Jansena trochę, co w tej chwili tak, ale oparta jest hodowla na Szelensie. Szelens jest podstawa gołębi. A te Szelensy to właśnie są pozyskane z hodowli jakiej? No to są, mówię, że to były od Romka. Romek je brał od tego, jak to było? No już nie będziemy w tej chwili, bo możemy coś przekręcić, ale... Kustosz. To znaczy od ojca pana Jerzego, czyli księdza Jurka. Henryka. O, no. Tak, Henryka, od Henryka, świętej pamięci, już świętej pamięci. Bardzo dobrego hodowcy, tak. Ja nawet ostatnio oglądałem z jakiejś strony, to znalazłem zdjęcie właśnie, katalog z gołębiami Henryka i Jerzego Kostorzów, to wtedy... Pamiętam. No i to są bardzo wybitne lotniki, to latają gołębie jako młode, już od prawie od roczniaka zaczynają. No i ten lotnik twój w C kategorii, to jest też linii tych Szelensów, to nie? Jest tak, to jest oryginalny po nich i to jest gołąbek, który w ubiegłym roku miał 13 konkursów w oddziele, w tym roku 10, jako rocznie miał 8 konkursów, także gołąbie... No i on twardy. Szpicowo z pincetek bardzo ładnie przecież tam siadał, bo on bardzo czołowo siada. No. Z dwóch lat koeficjent 40... W tym roku wyprzedził z Burga 17 minut drugiego gołębia. A, czyli był pierwszy, tak? Tak. I mojego drugiego wyprzedził, dwa moje następne były, bo by trzy po kolei. Pierwsze trzy po kolei. Pierwszy od nich w oddziale, tak? Pierwszy w oddziale i 17 minut wyprzedził drugiego gołębia. O, to bardzo ciekawe. No i ten drugi i trzeci był też Andrzeja wtedy. O, to ciekawe było. No i to żeśmy czekali długo, bo przyleciał jeden, 5-10 minut, nie ma następnego. Ja do Karola dzwoniłem, mówię, coś się dzieje, chyba uciekł albo z klatki, a dopiero się pojawiły gołębie. No i jak u Andrzeja się pojawiły wtedy te dwa, po prostu to u nas też praktycznie razem, bo my tam mamy pomiarową odległość, tam różnicę mamy troszeczkę więcej jak kilometr, czyli praktycznie w jednym czasie się pojawiają gołębie, gdyż no powiedzmy, że bazujemy na bardzo podobnych gołębieniach, nie na tych samych, ale na bardzo podobnych, nie? I one się bardzo podobnie pokrywają, jeżeli chodzi o przylot.
To jeszcze zapytam, bo tutaj kolegę Karola znamy ze spółki z synem Kamilem, natomiast tutaj zapytamy kolegę Andrzeja, czy jakiś następca, czy następczyni się szykuje do hodowli? No nie, no żona pomaga oczywiście, nie można powiedzieć, że nie pomaga tak samo, ale no następcy są, ale czy będą lotować, czy będą się interesować, na razie puchary jak się odbiera to cieszą. Chętnie przychodzą. Tak, przychodzą. A pomagają też przy... No jeszcze praktycznie nie, bo jedno... A to jest syn, córka? Przeczce, nie? Wnuczków, syna nie, córka to mam wnuczków. To, a wnuczko, wnuczki ma lat? Wnuczy jeden ma 15, drugi ma 15. Tak, 4, ale to jeszcze, są te, ten mniejszy lepiej. Bo powiedzmy tak szczerze, że teraz właśnie, żeby tutaj już zapewnić nawet też, że już nie powiem takich w celach, że tak powiem marketingowych, ale takich normalnych, powiedzmy matrymonialnych, trochę to teraz jeżdżąc po hodowlach widzimy, że często jest tak, że nie ma kto tych hodowli przyjmować. No może by hodowcy jedni mają córki jakieś tam na poziomie tam 18, 19, 20 lat, inni mają synów na poziomie podobnym, to może by się udało kiedyś też... Tak... No u nas w oddziele już mamy z 3 czy z 4 kobiety tak samo. Tak, no, oczywiście. I to, dosyć wysoko. Ale to tak jedna sztuka, czy tak, nie, że powiem, nie, oczywiście. Jest na przykład takie nazwisko Zdzisław Grzelak, który lotuje z żoną. Zdzichu jest na wyjazdach za granicą, czyli podobnie jak państwo Krupowie. Tak. Zdzichu jest na wyjazdach za granicą, gdyż pracuje... Państwo Krupowie ze Szczytna. Tak, gdyż pracuje... Pozdrawiam jej przy okazji. Bardzo serdecznie. I gdyż tak, Zdzichu pracuje w Austrii i niestety bardzo lubi gołębie i przez telefon z panią Dorotką rozmawia, którą panią Dorotkę też bardzo serdecznie pozdrawiam. O córce wspomnę za chwilę. Ale mężatka. Ale po prostu pani Dorota zajmuje się naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie gołębiami. Ja osobiście rzadko spotykam kobiety, które w taki sposób potrafią mówić o gołębiach, brać gołębia w rękę i w taki sposób się nimi opiekować. A jak już wspomniałem o córce, muszę wspomnieć o Edytce. No Edytka ma troszeczkę inne nazwisko, ale cały czas używa swojego panieńskiego nazwiska jako Edyta Grzelak. Jest, też się gołębiami interesuje? Jest samodzielną hodowczynią gołębi pocztowych. Także w sekcji czapka, mamy dwie dziewczyny. Czapka z głowy, o. Do tego stopnia, że no w tym roku Edytka, bodajże na jednym albo na dwóch lotach, wypaliła tak, że miała pierwsze serie z lotów. Także jest to hodowczyni. Wy jesteście męskie, szowinistyczne świnie, bo na początku, zamiast powiedzieć, że właśnie macie takie coś tego, w sensie, że kobiety się, że tak powiem, uaktywniają i zdobywają czołowe konkursy, to wy nie powiedzieliście tego. Wszystko o mężczyznach. Coś bym powiedział, ale po prostu przemilczę tą sprawę, dobrze, co powiedziałeś. Dobrze, to nic. Na razie kolegom dziękujemy. Miejmy dzięki nadzieję, serdecznie, że nieraz sobie jeszcze z kolegami z różnych oddziałów w ten sposób porozmawiamy, taką pogadankę, bo teraz kiedy będzie zima, na pewno będziemy jeździć po czasu kolegach. Dużo. Tak, to można sobie siąść, porozmawiać, niekiedy przy butelce wina. Przemyśleć sprawy, tak, które źle się zrobiło w ubiegłym sezonie, a żeby je lepiej zrobić w następnym. I taka, co nie znaczy, że to będzie na dobre wyjdzie. I taka wiedza, którą tutaj pozyskamy, może tutaj koledzy na pewno znajdziemy jeszcze takich, którzy chętnie różnych rad udzielą, ale my na pewno to zarejestrujemy dla kolegów, chętnie o tym powiemy, pokażemy, no i postaramy się też, żeby jak do jak największej ilości naszych kolegów, hodowców to dotarło i żebyśmy sobie po prostu mogli, że tak powiem, wspólnie takie stworzyć, powiedzmy, rodzaj forum, gdzie będziemy się wymieniać wiedzą o... Dokładnie, takie właśnie pogadanki typowe, bo jest to rozmowa bardzo luźna, ale naprawdę rozmowa, która przynosi bardzo dużo korzyści. Nie tylko dla kolegów hodowców, którzy nas będą oglądać na YouTubie, ale również i dla mnie, gdyż my z Andrzejem no też się wymieniamy swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami. Jest to naprawdę bardzo zdrowe. Wszystkim życzę takiej przyjaźni w oddziale, jak my tutaj mamy. My też się właśnie przychylamy do tego, żeby koledzy właśnie wszyscy w oddziałach mogli tak, mimo to są kolega Andrzej, kolega Karol rywalami, ale zawsze jest coś takiego, że mamy ten dystans do sportu, który uprawiamy, żeby sobie można było spokojnie porozmawiać, a nie widzieć koledze tylko wroga, a rywala. Dziękujemy wszystkim kolegom. Dobry lot. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia.